Znamy już laureatów pierwszej edycji konkursu Podlasie ma biznes, specjalnego programu wspierającego przedsiębiorczość, organizowanego przez Fundację Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie. Autorzy najlepszych biznesplanów podczas finałowej gali w Białej Podlaskiej podpisali listy intencyjne oraz odebrali z rąk senatora symboliczne czeki na dodatkowe nagrody pieniężne. Chodziło o wsparcie dla nowo powstających przedsiębiorstw, dla pomysłów, które mają ludzie tutaj na tym terenie. Pomysłów, których nie mogą zrealizować z powodu braku kapitału, z powodu braku finansowania. Biznesplany trzech uczestników uzyskały największe noty i jurorzy postanowili, że zainwestujemy w nie i stworzymy firmy, które będą nowymi firmami na Podlasiu, firmami, które będą dostarczały nowe miejsca pracy, a także będą kreowały rzeczywistość, która będzie dynamiczna, innowacyjna dla ludzi, którzy wymyślili te pomysły. Początkowo dla trojga finalistów przeznaczono 650 tysięcy złotych wsparcia. Jednak jury zwiększyło tę kwotę do niemal miliona złotych. Trzeba dać tyle pieniędzy, żeby można było zrealizować przedsięwzięcie, żeby projekt można było zrealizować. Jeśli dalibyśmy za mało, wtedy moglibyśmy obarczyć ten projekt ryzykiem niedofinansowania. Spośród 200 osób biorących udział w konkursie zwyciężył 20-letni Sebastian Banaszczuk, producent deskorolek Wisznic, produkowanych nomen omen w Wisznicach. Od małego interesuję stolarstwem, też między innymi w tym kierunku skończyłem szkołę i jak zobaczyłem ten proces na filmie, jak to się robi, to mi też tak trochę zaświtało. Wiadomo, że też do wszystkiego tam się nie zobaczę, ale stwierdziłem, że nie jest to też jakaś rzecz nie do zrobienia. Będę miał szansę poszerzyć produkcję, będę mógł robić większą ilość. Też będę miał środki na promocję tego wszystkiego. Do projektu od strony finansowej przyłączyły się również Kasa Stefczyka i Stefczyk Leasing. Pomoc merytoryczną zapewniło Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Myśmy prowadzili szkolenie, jak powinien być tworzony biznesplan, w jaki sposób ten biznesplan przełożyć na taki język, żeby miał możliwość realizacji w rzeczywistości, a nie tylko istnienia na papierze. Pozostali laureaci działają lub zamierzają działać dzięki pomocy Fundacji Kocham Podlasie w branży reklamowej i budowlanej. Organizatorzy już zapewniają, że tegoroczna pierwsza edycja konkursu z pewnością nie jest ostatnią i już planowane są kolejne.